przedstawię prezentację dotyczącą technologii trzęsień przygotowaną przez pracowników Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Geoseismologia. Otóż geologia to nauka zajmująca się badaniem trzęsień ziemi oraz rozchodzeniem się fal sejsmicznych w wnętrzu. Troszkę o stawach. Cóż to jest takiego trzęsienie ziemi? Otóż trzęsienie ziemi to gwałtowne pękanie skorupy ziemskiej, podczas którego wyzwalana jest gromadzona energia sprężysta, tylko częściowo w postaci fal sejsmicznych. Większość energii wyzwalana jest nie w postaci fal sejsmicznych, lecz zużywana jest na poruszenie tych skalnych wewnątrz ziemi oraz wydzielenie ciepła podczas takiego trzęsienia. Trzeba mieć świadomość, że fale sejsmiczne to tylko niewielki ułamek energii, która wyzwalana jest podczas takiego wstrząsu sejsmicznego. Na Ziemi, pewnie dobrze wiemy, obserwujemy za pomocą sejsmogramów. Sejsmogramy to nic innego jak takie wykresy, które pokazują drgania powierzchni Ziemi pod takim urządzeniem, które to rejestruje. O sejsmogramach, o falach, o urządzeniach jeszcze sobie za chwilkę powiemy. Ma podstawowe podziały sejsmologii. Pierwsze dotyczy fizyki ogniska sejsmicznego, czy też fizyki źródła sejsmicznego, drugi zaś struktury wnętrza Ziemi. Te działy mają za zadanie pomóc nam w zrozumieniu trzęsień oraz wstrząsów samej powierzchni Ziemi w celu budowy, uniknięcia zniszczeń, które, jak dobrze wiemy, z tymi wstrząsami są związane. Mamy sytuację taką, że albo realizować zagrożenie sejsmiczne, albo prognozować trzęsienie ziemi. Analiza zagrożenia sejsmicznego jest to pewien rodzaj tworzenia map wstrząsów czy też drgań ziemi. Natomiast prognozowanie jest to, podobnie jak do pogody, próba znalezienia czasu, miejsca, gdzie takie trzęsienie ziemi wstąpi. Dwóch dziedzinach sejsmologii. W skrócie rzecz ujmując, fizyka źródła sejsmicznego bada ognisko trzęsienia, czy też miejsce, w którym fale sejsmiczne są generowane. I tutaj chciałbym, żeby zapamiętać dwie podstawowe definicje. Pierwsza to hipocentrum, czyli dokładnie mówiąc ognisko. Jest to punkt położony wewnątrz Ziemi, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne, czyli po prostu ognisko trzęsienia Ziemi. Natomiast punktem, który znajduje się na powierzchni Ziemi i jest najbliższe względem ogniska, to epicentrum i czasami możemy spotkać w mediach. Epicentrum nie znajduje się pod powierzchnią Ziemi, lecz na jej powierzchni i jest to punkt najczęściej uderzony, czy też punkt, wokół którego trzęsienie Ziemi jest najsilniej odczuwalne. Takimi podstawami, można powiedzieć, fizyki źródła, czy też zabawy z ogniskiem trzęsienia Ziemi jest wyznaczanie lokalizacji bardzo ważnej części, w której dowiadujemy się, gdzie wstrząs miał miejsce oraz mechanizmów powstania ognisk trzęsień ziemi po to, ażeby zrozumieć naturę, czy też fizykę powstania takiego zjawiska, ale zobaczyć, czy też wyznaczać mapę drgań na powierzchni ziemi. O strukturę ziemi, to tutaj zajmujemy się samym ogniskiem wstrząsów, tylko zajmujemy się falami sejsmicznymi, które propagują się wewnątrz Ziemi na podstawie znanych czasów do odpowiednich sejsmomów, czy też
czujników rozłożonych na całej kuli ziemskiej możemy leczyć ścieżki propagacji różnych typów fal sejsmicznych, które jest bardzo, bardzo dużo i w ten sposób określić, z czego zbudowana jest skorupa, czy jądro zewnętrzne, czy jądro wewnętrzne. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest to jedyna w tej chwili możliwość rozpoznania struktury naszej planety głębiej niż 3 km. Warto zmienić, że najgłębszy otwór wywiercony gdzieś w północnej Europie, na Półwyspie, miał około 10 km, z tym, że nie wiadomo, czy był on pionowy. Do końca nie wiadomo, czy był on pionowy, czy czasem gdzieś nie zakręcił pod koniec swojej drogi. Móc zrozumieć, jak jako sejsmolog w badaniu, czy też prognozowaniu trzęsień ziemi, powinniśmy sobie powiedzieć o dwóch ważnych sprawach. Mianowicie, pierwsza z nich to jest tworzenie map zagrożenia sami. Jest to tak zwany hazard sejsmiczny, który określa nam miejsca na kuli ziemskiej, tak jak tutaj na przykład mamy przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie w danym okresie czasu przyspieszenia drgania krwi przekroczą jakąś wartość. Ta wartość, która być może nam w tej chwili nic mówi, jest jednak bardzo ważna dla inżynierów budownictwa, którzy dzięki temu mogą poznać się, w jaki sposób budować budowle, budynki mieszkalne, budynki strategiczne, budynki użyteczności publicznej, żeby zatrwały one nasze wstrząsy w danym rejonie. Inną ciekawą metodą jest tak zwana metoda wczesnego ostrzegania. Chciałbym wam pokazać pewien film. Film na internecie całkiem sporo. Jest to film z Japonii, który został nagrany podczas bardzo dużego trzęsienia ziemi w 2011 roku, które było z silnym tsunami oraz zniszczeniami w elektrowni jądrowej Fukushima. Proszę, metody ostrzegania są świetne, ale to nie jest prognozowanie. To jest już tylko ostrzeżenie, że trzęsienie ziemi nastąpiło. Ze źródła sejsmicznego zostały wygenerowane fale sejsmiczne. Fale te podążają w naszym kierunku. Dzięki nowoczesnej technice oraz sejsmometrii, sejsmologii możemy w bardzo dokładny sposób określić czas, kiedy z danego punktu fala sejsmiczna wejdzie do naszego domu. Jest tu przykład filmu, na którym widzieliśmy pewne odliczanie fali, czarcia fali, tak zwanego alertu. I w tej kadrze mamy czynienia z trzęsieniem ziemi na tym właśnie rejonie. Jeszcze przyjrzyjcie odliczanie od 20 sekund i tak dalej, i tak dalej. Gdzie zachodzi pytanie, czy jesteśmy w stanie zanalizować trzęsienie ziemi. Jest to pytanie, na które chciałbym, żeby każdy z was postarał się odpowiedzieć sam. A cóż to jest prognozowanie? Tak jak wspomniałem, jest to wyznaczanie czasu, wyznaczenie siły oraz wyznaczenie danej lokalizacji wystąpienia wstrząsu. Więc czy takie prognozowanie jest możliwe? Otóż nie.
Przejdźmy teraz do podziału sejsmiczności w troszkę innym sensie. Mianowicie sejsmiczność możemy podzielić na naturalną oraz indukowaną sejsmicznością górniczą. W sejsmiczności naturalnej zaliczamy w szczególności tą związaną z geologią oraz tektoniką. Najczęściej jest to związane, ta sejsmiczność związana jest z powstawaniem lub aktywacją uskoków. Tych uskoków jest kilka typów, o których sobie za chwilkę powiemy. I właśnie te wstrząsy tektoniczne są najsilniejsze, jeżeli chodzi o siłę. Ich magnitudę, czyli o to powiemy tak zaraz, czyli wielkość, która określa się wstrząsów, potrafi dojść nawet do nawet przekroczyć 9. Najsilniejszym rejestrowanym wstrząsem był wstrząs w Chile w latach 70. Magnituda osiągnęła ponad 5,4. Wstrząsów naturalnych jest wstrząs, jest sejsmiczność, która związana jest z wulkanizmem. Te wstrząsy są troszkę inne, mają inną jakby inną fizykę, czy też sposób podawania. Są też nieco słabsze niż wstrząsy sejsmiczne, czy też może nieco dużo słabsze. Natomiast wstrząsy te wykorzystuje się do monitorowania możliwych erupcji wulkanicznych. Innym rodzajem bardzo ciekawym sejsmiczności jest sejsmiczność indukowana. Jest to o tyle ciekawe w naszym przypadku Polska, dlatego że o ile Polska jest raczej krajem, który nie jest nawiedzany przez silne trzęsienia ziemi tektoniczne czy też naturalne, o tyle jest doświadczana przy wstrząsy indukowane działalnością człowieka. Do tych najbardziej typowych wstrząsów indukowanych należą te, które są związane z górnictwem oraz wybyciem. Mamy górnictwo ziemne, górnictwo odkrywkowe, czy przy ostatnio dość słynne wydobywanie węglowodów, na przykład w postaci gazu z łupków. Innym rodzajem sejsmiczności to sejsmiczność związana z napełnianiem zbiorników wody. I o ile, jak domam się, te wstrząsy, które są związane z górnictwem i wydobyciem, dobrze, mamy kilka w Polsce występowania. Jest to Górnośląskie Zgłębie Węglowe, jest to Legnicko-Głogowski Okręg Minowy, czy też Okręg Chatowa. O tyle być może nie zdajecie sobie sprawę z tego, że wstrząsy związane z napełnianiem zbiorników wodnych już w Polsce występują i takie wstrząsy zarejestrowane są. Czas rejestruje się w rejonie zbiornika Czorsztyn-Miedzice w Pieninach. Jednak wstrząsy bardzo słabe, na ogół nieodczuwalne przez człowieka. Natomiast na świecie wstrząsy, które są z napełnianiem zbiorników wodnych, potrafią być bardzo silne i powodować spore zniszczenia. Najsilniejszym wstrząsem, o którym spekuluję, to związane z napełnianiem zbiorników wodnych, wstrząs z regionu Sichuan w Chinach, no jakieś 10 lat temu, bo pochłonął on całkiem sporą ilość ofiar, no i spowodował bardzo duże zniszczenia. Bardzo ciekawym zagadnieniem jest tak zwana sejsmologia kryminalistyczna, w której sejsmicznością indukowaną jest ta związana z problemami z bronią, konwencją z bronią nuklearną. W ostatnim czasie takie wstrząsy możemy rejestrować w Korei Północnej. Jeżeli chodzi o tektonikę i powiązanie z trzęsieniami ziemi, ja bym tutaj tylko nadmienił kwestii, natomiast nie będę się zagłębiał w szczegóły. Myślę, że to będzie prowadzone w ramach lekcji. Istnieje obecnie teoria, która
głosi, że skorupa ziemska zbudowana jest z pewnych płyt. Te płyty to nic innego jak płyty tektoniczne, które pojawiają się z prędkością względem siebie. Poruszają się oczywiście powodem ze sobą pewne naprężenie. I jeżeli te naprężenia występują, pomiędzy na granicach tych płyt, to spodziewamy się, że w pewnym momencie, podobnie jak to jest z naprężeniem liniki, te płyty nie wytrzymają i zaczną między sobą się poruszać. I rzeczywiście, kiedy zlokalizować wstrząsy z dłuższego okresu czasu, to jak tutaj w przeciągu 10 lat, zauważymy, że centra tych wstrząsów będą badane w pewne bardzo charakterystyczne wzory. Te wzory są związane właśnie z granicami płyt technicznych. Tych granic jest kilka lotów. Są to granice typu ryftu oceanicznego, na przykład w tym miejscu na Atlantyku, granice subdukcji płyt na zachodzie do drugą, czy też granice typu takiego poślizgowego, które te płyty poruszają się poziomo, ocierając się między sobą. Takim charakterystyczną i znanym przykładem takiej granicy i takiego uskoku, z którym się to wiąże, jest uskok San Andreas. Cóż to takiego uskoki? Otóż uskoki to nic innego jak właśnie miejsca najczęściej pomiędzy płytami, choć oczywiście nie zawsze, bo wstrząsy, jak dobrze się przyjrzeliście wcześniejszemu obrazowi, mogą również występować wewnątrz płyt tektonicznych. Otóż najczęściej jednak występują one na granicach, gdzie mamy już uformowane pewne uskoki. I tych uskoków mamy ogromną ilość. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na trzy podstawowe typy. Pierwszy typ to uskok normalny, jest to uskok, w którym się działają na skorupę ziemskie takie, że uskok opada jakby gradacyjnie w dół. To też powodu uskok nazywanym normalnym, bądź też gradacyjnie. Drugim typem uskoku jest to uskok typu wróconego. Jest to uskok, na którym siły działają w ten sposób, że jedno ze skrzydeł tego uskoku zostaje wyniesione przy działania sił do góry względem drugiego. I trzeci typ uskoku to jest uskok właśnie taki poślizgowy, można pionowy poślizgowy, jest to uskok przez krzy, gdzie nie ma pionowych przemieszczeń, natomiast skupa przemieszcza się poziomem. I o ile skoki normalne są związane częściej z typu oceanicznego, o ile uskoki odwrócone są najczęściej związane z granami subdukcji, zaś uskoki przesuwcze występują na tych granicach płyt, gdzie one poruszają się dwie płyty względem siebie poziomo, tak jak wspominałem, uskok San Andreas, czy też bardziej bliżej nas, uskok alpejski pomiędzy Grecją a Turcją. Jak już mniej więcej wiemy, jak wygląda sprawa po sejsmologii, czym się ona zajmuje i co bada, to teraz możemy przejść do tego, jak bada. Mianowicie chciałem teraz powiedzieć parę słów na temat faz sejsmicznych oraz ich pomiaru, czyli sejsmometrów. Naszym typem sejsmometrów, uważam, najstarszy typ,
tak zwane sejsmoskopy. Są to bardzo ciekawe urządzenia. Zostało pokazane na tym obrazku, były dość wymyślnie zbudowane, a ich podstawą zadaniem było tylko i wyłącznie określenie kierunku, z którego biła fala sejsmiczna. Tego typu urządzenia były dość powszechne w Chinach przed naszą erą. Mając kilka takich urządzeń, mogliśmy obserwować, z której paszczy smoka wypada kula i wpada w tą żabkę. W ten sposób przy dwóch, trzech różnych kierunkach mogliśmy w dwóch, trzech położeniach tych sejsmoskopów mogli określić linie, z których fala sejsmiczna przyszła, czy też kierunki, z których fala sejsmiczna przyszła i mniej więcej określić położenie epicentrum tego wstrząsu. Tak do tej pory lokalizacja nie zmieniły się aż tak bardzo, oprócz tego, że używamy w tej chwili do niej metod komputerowych, algorytmów matematycznych, zawierających w sobie również informacje o strukturze Ziemi, czyli tak naprawdę polepszamy dokładność tejże lokalizacji. Innym typem sejsmometrów powstałych w XIX czy też XX, początkiem XX wieku są to sejsmometry, które wykorzystują w tym, że masa, która jest odpowiednio duża, zachować się bezwładnie, może pomóc nam określić, jak pod masą przemieszczała się powiedzmy, cząstka Ziemi. I w ten sposób mogliśmy za taki ruch tej cząstki Ziemi pod tą masą na pewnie na jednym filmie jeszcze można zobaczyć tego typu zapisy. W tej chwili już raczej odchodzi się od tych metod, ponieważ mamy zapisy komputerowe. Czasami jeszcze można takie papiery spotkać. Problem z tymi sejsmometrami był taki, że ta masa bezwładna musiała być na tyle duża, żeby podczas ruchu całej obudowy tego sejsmometru ta masa pozostała bez ruchu. Aby osiągnąć taki stan, masa musiała ważyć około 1 tony. Więc jeżeli chcieliśmy zbadać ruch cząstek w trzech kierunkach, czyli Słonie, względem północy oraz względem południa i zachodu, musieliśmy mieć aż 3 tego typu masy umieszczone na odpowiednio zbudowanych 3 dużych filarach. To oznaczało, że mieliśmy 3-tonowe urządzenie możliwe do żadnego przemieszczenia z danego punktu. Musiały być po prostu zabudowane w tym miejscu. U nas w Polsce takie urządzenia są cały czas dostępne do, no, można powiedzieć, zwiedzania w obserwatorium Racibo należącym do Instytutu Geofizyki PAN, czy też na przykład w Chorzowie, w Tarium Śląskim, również tego typu urządzenia już się nie działają, cały czas jeszcze sprawne, można powiedzieć, istnieją. Obecnie jednak używamy sejsmetrów dużo bardziej zminiaturowanych, cyfrowych. Wielkość, jak tutaj na tym obrazku widzicie, porównywana choćby z wielkością kubka do kawy. Tego typu urządzenie przesyła dane cyfrowe do komputera i w ten sposób możemy analizować ten zapis za pomocą różnych algorytmów maszynowych i komputerowych. Korzystacie różne teorie.
fizyczne. O tym, że jak wyglądają sejsmogramy, to sobie powiem. Natomiast w tej chwili chciałbym Wam pokazać działania takiego sejsmometru. Jeżeli działania sejsmometru typu z taką bezwładną, niemniej trzeba zdawać sprawę z tego, że nawet te nowoczesne sejsmometry elektroniczne, one są zbudowane na bardzo podobnej zasadzie, choć samą masę bezwładną w tym momencie zastępuje odpowiednimi urządzeniami elektronicznymi, cewkami, magnesami i tym podobnymi rzeczami. Zobaczcie, że mamy zbudowany jest z obudowy. Tak. Się beczki z terem, że na powierzchni mamy masę bezwładną, czyli zamyślę masę, która ma mniej więcej około tony, lub jest to odpowiednie urządzenie elektroniczne. Papier rejestrujący drgania ziemi i przynosi nam trzęsienie ziemi. Nie fale, są one odbywane na sejmogramie. Czy fale P, fale S i tak zwane fale powierzchniowe. Jest to jeszcze sobie za chwilkę powiemy. Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę, ja tutaj postawię wskaźnik, że rzeczywiście idea jest taka, że to masa to pozostaje bez ruchu, natomiast w czasie cały sejsmometr, czy obudowa sejsmometru. Wiemy już, jak zrobiony jest, na jakiej zasadzie działa rejestrator fali sejsmicznej. W takim układzie teraz przejdźmy do samej fali sejsmicznej. Otóż to jest ta fala sejsmiczna. Jest to zdarzenie ośrodka, które rozchodzi się od ogniska trzęsienia ziemi, czy od hipocentrum. Rozróżniamy kilka rodzajów fal. Jak się zachowują we wnętrzu ziemi, jeszcze inaczej się nazywam. O tym już nie będę tutaj wspominał, jest to zbyt skomplikowane. Tych rodzajów fal jest za dużo. Natomiast chciałbym wspomnieć o trzech podstawowych. To jest to fala P, fala S oraz tak zwana fala powierzchniowa, o której też jeszcze zaraz powiem. Fala P i fala S. Dlatego, że fala P jest szybsza i wchodzi do rejestratora szybciej niż fala S. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na przykładowy sejsmogram, który tutaj mieściłem, ma wyraźną rozdział dwóch fal, które różnią się amplitudą oraz czyli jeszcze oraz częstotliwością, czyli powiedzmy gęszczeniem tego wykresu. Na początku jest bardziej zagęszczony, w drugiej dzień mniej zagęszczony przy amplitudzie. To dlaczego te fale tak się rozchodzą, jest oczywiście swoje uzależnienie w ich fizycznej mnożności. Otóż fala to jest to fala, której propagacja zagęszczeń oraz rozrzedzeń propagują w tej fali zagęszczenia oraz rozrzedzenia. Cząstki ośrodka dają w przód i w tył, można powiedzieć, wzdłuż kierunku propagacji fali. Jest tak zwana fala powierzchniowa. W przypadku fali S te cząstki drgają w płaszczyźnie prostowej do kierunku rozchodzenia się fali i jest to tak zwana fala. Można tą falę sobie wyobrazić jako falę na wodzie, choć do końca nie jest to prawidłowe. Ale mogą być różnie spolaryzowane, czyli mogą drgać w bardzo różnych kierunkach. W każdym razie chodzi o to, że fala P poruszy się znacznie szybciej, blisko dwa razy,
szybciej niż fala S. Fala jest fala, powierzchniowa i tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami podstawowymi. Jest to fala Leja oraz fala lodowa. To, co jest najważniejsze dla nas wiedzieć, to to, że to właśnie fale powierzchniowe obok fal S odpowiadają za największe zniszczenia w obszarze dotkniętym trzęsienia ziemi. I to jest bardzo ważna sprawa. Czy fale powierzchniowe w naturze, że przychodzą jeszcze później niż fale S. To właśnie pozwala nam na znaczenie, czy też powiadomienie ludzi, instytucji, czy też elektrowni na przykład atomowych, że właśnie otóż zdarzyło się trzęsienie ziemi, do rejestratorów dotarła fala T. I to jest fakt, że fala elektromagnetyczna, czyli fala, można być taka jak telekomunikowej, dochodzi, biegnie z prędkością światła, czyli nieporównywalnie szybciej z falą magnetyczną, której prędkość jest najszybciej, około 6 dla fali P, około 6-7 km na sekundę. Wykorzystując tą różnicę w czasie, też w prędkości, mamy na 20, 10 czy 5 sekund nawet wcześniej ostrzec ludność przed przyjściem najbardziej niszczących fal powierzchniowych. Tak jak już wspominałem, fale to są jedynymi źródłem informacji, która może nam sugerować, jak zbudowana jest nasza planeta w jej wnętrzu. Na podstawie tej badania wędrówki fal we wnętrzu Ziemi, jak tutaj widzicie, tych fal jest bardzo dużo, a to jest tylko parę podstawowych typów. Typów różnych fal małej kuli ziemskiej poprzez analizę kilogramów jesteśmy w stanie powiedzieć o czasie wstąpień fal sejsmicznych na poszczególnych tych sejsmogramach, w poszczególnych odległościach od źródła sejsmicznego i dzięki temu poznać, jak to nasza struktura planety jest budowana. Świetnie, to w takim układzie teraz coś, co również jest interesujące z takiego punktu widzenia wiedza na temat zniszczeń, czy też intensywności wstrząsów na danym terenie. Jest to nic innych wielkości ziemi za pomocą różnych skał. I tutaj mamy również kilka możliwości. Dwie zaś najbardziej znane i wykorzystywane to skala intensywności i skala magnitudowa. Jeżeli chodzi o skalę intensywności, jest to najprostsza skala, która jest mierzona według subiektywnego odczucia ludzi. I takim przykładem jest skala Mercalliego, o czym jeszcze za chwilkę powiem. Natomiast drugą skalą jest skala magnitudowa. To jest skala, która jest mierzona według odczytu sejsmogramu w sposób bardziej profesjonalny, gdzie to subiektywne odczucie nie ma takiego znaczenia. Przykład takiej skali jest magnituda lokalna, błędnie dość w Polsce określana wstrząsów za pomocą skali Richtera. Ta skala Richtera to jest właśnie ta magnituda lokalna, która została w bardzo specyficznych warunkach określona dla rejonu Kalifornii na początku XX wieku. Natomiast obecnie używa się raczej skali magnitudowej różnych typów, w tym w szczególności magnitudy momentu sejsmicznego. Niemniej w Polsce cały czas jeszcze możemy
możemy spotkać się z tym, że skalę tą określa się za pomocą cienia, czy nazwy skala Richter. Magnitudowe mają jedną ciekawą właściwość. Nie są one liniowe, tylko one logarytmiczne. Co z tym jest związane, to to, że każdy następny stopień na skali magnitudowej jest większy nie o 2 od niego, czy to nie jest większy liniowo od poprzedniego, a jest większy w logarytmie 10-krotnie. Wstrząs o magnitudzie 5 jest 10-krotnie mniejszy od wstrząsu o magnitudzie 6. Natomiast wstrząs o magnitudzie 7 jest 100-krotnie większy od wstrząsu o magnitudzie 5. I teraz trzeba zdawać z tego sprawę, że wstrząsy, które są odczuwalne przez ludzi, to wstrząsy o magnitudzie około 3. Wstrząsy, które powodują już pewne zniszczenia, to wstrząsy o magnitudach około 4-4,5. Wstrząsy o magnitudach 5 to już są naprawdę wstrząsy, które w rejonach, gdzie nie jesteśmy do nich przygotowani, czy budownictwo nie jest na wstrząsy przygotowane, mogą już siać spore zniszczenia. A natomiast wyobrazić sobie musimy to, że wstrząsy najsilniejsze, jak wspominałem, mogą dochodzić do magnitudy nawet na 9. Skąd inąd skala jest otwarta, więc teoretycznie mogę osiągnąć nawet większą magnitudę. W takim razie jeszcze parę słów na temat skali Mercalliego, bo jest to ciekawe dosyć, jak w ten subiektywny sposób możemy określić się trzęsienia ziemi. Otóż tych stopni jest 12. Są one tutaj nazwane od bardzo słabych, powiedzmy brak odczucia, to jest aktywnie stopień dość niewielki. Natomiast od bardzo słabych aż do ekstremalnie niszczących. Możecie sobie znaleźć, jak, czy też przeczytać, jak ludzie określają daną intensywność, do którego stopnia ją przydzielić. Może tutaj powiedzmy stopień średni, gdzie mamy odczute niemal wszystkich trzęsień. Wielu ludzi jest przebudzonych w porze nocnej. Możliwe są pękania szyb, naczyń, spadających na ziemię, przesunięcia obiektów przymocowanych do ścian, czy też zatrzymanie wahadła zegara. Bardziej niszczące to ekstremalne trzęsienie ziemi, totalna katastrofa, fale sejsmiczne widoczne są na powierzchni, drobne opiekują na gruncie. O wielkość magnitudową jest żona związana z fizyką źródła sejsmicznego, szczególnie ta magnituda momentu określa, jest powiązana jakby z wielkością przemieszczenia na uskoku, ością to przemieszczenia pękania. I wyznacza się ją już bezpośrednio z sejsmogramu. Proponuję, żeby każdy, kto jest posiadaczem smartfona czy tableta, w danej chwili znalazł takie aplikacje, które najczęściej nazywają się typu sejsmogram, sejsmograf, sejmometr, które wykorzystują wbudowane w te urządzenia czynniki akcelerometryczne, znaczy czynnik przyspieszenia. I za pomocą spadał, czy też zobaczył, jak się rozchodzi taka fala, nazwijmy to quasi sejsmiczna, na przykład po jak pozbie takie urządzenie na stole, załączymy taką aplikację i uderzymy gdzieś w stole, możemy zobaczyć, jak fale w urządzeniu, jeżeli uderzymy od stołu, spodu zobaczymy, że
urządzenie to rejestruje największe amplitudy drgania właśnie z składowej pory pionowej. Jeżeli od boku, to wtedy zobaczymy, jak rejestrują się składowe poziomy tego urządzenia. Jest to bardzo, bardzo taki, można powiedzieć, przykład prostego, bo prawie każdy go ma, sejsmometru. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w krajach sejsmicznych, na przykład w Japonii, tego typu urządzenia są, czy też mogą być włączone, jeżeli użytkownik tego chce, do takiej ogólnonarodowej bazy, która zbiera zapisane przez te urządzenia dane w celu jakiegoś określenia, jak dane trzęsienie ziemi, jaki miało wpływ w danym miejscu. Tam już pożegnalnym slajdem jest zaproszenie na ćwiczenia, które są prowadzone na platformie IESOS, gdzie będziemy mogli zapoznać się z rzeczywistymi wstrząsami sejsmicznymi rejestrowanymi na rzeczywistych sejsmometrach sieci, z tym, że to będzie osobna prezentacja. Dziękuję serdecznie za uwagę.